Witam serdecznie, jestem Abi Lopez i dziś będziemy mówić o temacie, który nurtuje każdego z nas, niezależnie czy jesteśmy w związku z kimś, czy nie. A mianowicie dlaczego pobieramy się z osobą, z którą się pobieramy i w jaki sposób może to stać się naszą wędrówką, czyli przygodą radości i szczęścia, a nie doświadczenia pełnego ran i zawodu. Po pierwsze, chcę podkreślić Bożą naturę, która jest pełna miłości i zawsze chce dla nas dobrze. Pamiętaj, że Bóg nie jest tym, który podstawia nam nogę, dając nam kogoś za męża albo żonę, kto zniszczy, zdeprawuje naszą psychikę maksymalnie. I jak niektórzy wierzą, Bóg dopuszcza do tego, żeby dać nam jakąś nauczkę albo wrzucić nas w straszne problemy, poranić nas, a potem wyciągnąć nas z tego, aby oddać sobie w ten sposób chwałę. Albo w ten sposób przybliżyć nas do siebie, to jest nostycyzm. Nasz Bóg taki nie jest. Bóg nie jest nie tylko pełen miłości, miłosierdzia, łaski, ale on naprawdę zawsze alarmuje nas o tym, co jest dla nas dobre od samego początku i przestrzega przed tym, co jest złe. Jednak jeżeli już jesteśmy w związku małżeńskim, wtedy nawet w najtrudniejszych sytuacjach, on jest naszą mądrością. I drogą, która pokazuje nam, jak zażegnać konflikt, jak uzdrowić naszą relację. Przy okazji, zachęcam Cię do moich serii na moim kanale YouTube. Dokładnie jej tytuł jest Jak rozwiązać konflikt i uzdrowić złamaną relację. Tam wiele pokrywam materiału, z którym chcę, abyś się zapoznał, bo wierzę, że tak samo jak mi przyniesie to Tobie uzdrowienie, wolność i wyciągnie Cię z chaosu, w którym być może w tej chwili jesteś, w jakiejkolwiek relacji. Wracając jednak do naszego tematu, kiedy poznajemy kogoś, kiedy zaczynamy z nimi chodzić, wtedy w tym początkowym okresie zawsze operujemy na płaszczyźnie podświadomej, której jeszcze sobie nie uświadamiamy. Kiedy zakochujesz się albo z kimś chodzisz, naturalnie patrzysz na jego zewnętrze, jak ona wygląda, czy on, na to, czy lubimy z nimi przebywać i czy istnieją jakieś podstawowe dziedziny, które nas łączą w jakiś sposób. Bo owszem, bardzo ważne jest, aby zgadzać się w wielu podstawowych dziedzinach i poglądać, ale rezultaty wielu badań udowadniają, że większość okresu chodzenia ze sobą, spotykania się i obierania sobie kogoś za partnera na życie, wydarza się w podświadomym obszarze naszego umysłu. I tak jak wspomniałam w poprzednim nauczaniu, nasz umysł zazwyczaj postrzega tylko czubek góry, która wychyla się spoza oceanu, nie zauważając olbrzymiej części jej reszty, która kryje się pod wodą. Dlatego bardzo często, kiedy poznajemy drugą osobę, która nam się podoba, która nas przyciąga w jakiś sposób, patrzymy na nią powierzchownie, płytko, pobieżnie. Alan de Botton, jeżeli właściwie wypowiadam jego imię, w swojej książce o miłości. Bardzo wiele podkreśla i mówi o okresie romantyzmu, w którym dziś ku zdziwieniu żyjemy. Bardzo pięknie rozwija fakt i rzeczywistość, o której tylko chcę nadmienić, bo w kolejnej części zamierzam nieco rozwinąć ten temat. Otóż wszystkie programy telewizyjne, nowele, seriale, filmy uczą nas o romantycznej miłości, która tak naprawdę nie istnieje. Otóż ludzie dzisiejszego romantyzmu tworzą ideę, że istnieje dwóch doskonałych ludzi, którzy gdzieś kiedyś w najbardziej romantycznych albo nieoczekiwanych okolicznościach spotykają się, albo zauważają i zupełnie nie znając się swoich charakterów, zakochują się w sobie na śmierć i na pewno ich miłość staje się doskonała, bezkonfliktowa. Są oczywiście gotowi opuścić swoich obecnych mężów na rzecz danego romansu, bo zawsze musi towarzyszyć temu jakiś rodzaj nieszczęśliwego małżeństwa, które poprzedzało ich romantyczne, niesamowite spotkanie czyli zła relacja, z której muszą się uwolnić na rzecz tej wspaniałej, której oczywiście zawsze towarzyszy jakiś cudowny wschód słońca albo gwiazdy na niebie. I wszystko z tym nowym partnerem układa się we właściwy sposób, tak jak żeśmy sobie marzyli. I dzisiejsza filmowa, hollywoodzka, romantyczna mentalność uczy nas, że dla takiej miłości warto porzucić dzieci, zdradzić męża, zdradzić żonę, zniszczyć wszystko, co żeśmy budowali, bo ja tak bardzo się w niej albo w nim zakochałem. Ach, dokładnie, chcesz czy nie chcesz, gdzieś kiedyś ulegasz takiemu myśleniu. Potem jednak, kiedy budzimy się w tragedii i wołamy Boże, pomóż, dlaczego do tego dopuściłeś, jak mogłeś, to jest Twoja wina, albo jakkolwiek. Naszą główną tragedią jest, że nie patrzymy, jak zapobiec tragedii, ponieważ ulegamy tej mentalności i myśleniu, że jeżeli tylko wymienię sobie partnera albo męża, żonę albo partnerkę, kogokolwiek, na drugą osobę, wtedy wszystko się ułoży, bo oczywiście wina jest po drugiej stronie. To nie ja, to on, to ona. Dlatego proszę, nauczmy się patrzeć, zanim pojawi się konflikt, jak mogę to ominąć. Ale jeżeli już większość z nas znajduje się w tym oku cyklonu i pragniemy chodzić w połączeniu z Duchem Świętym, On dokonuje czegoś niesamowitego, o czym nasz świadomy umysł często nie ma pojęcia. Bo kiedy chodzimy w okresie zakochania, znajdujemy się pod wpływem zewnętrznych emocji. Jednak Bóg jest świadomy o naszej niewiadomej, która powoduje nasze niebezpieczeństwo. Bo jeżeli stoisz przed wyborem partnera, wtedy często nie rozumiemy na poziomie intelektualnym, co Bóg nam pragnie powiedzieć na ten temat. Bo powiem jeszcze raz, Bóg zawsze chce nas ochronić przed niebezpieczeństwem i wielkim bólem. Więc porozmawiamy o tych dwóch podświadomych decyzjach, które czynimy, kiedy wybieramy sobie kogoś na męża albo na żonę. Niektórzy z nas, zwłaszcza młodzi, patrzą na kwestię chodzenia jako fan albo mieć zabawę, żeby się pochwalić kolegom albo koleżankom. Bóg jednak ukształtował nas, abyśmy wybrali sobie małżonka lub małżonkę według Jego woli. Czyli pozwólcie, że wyjaśnię: to my wybieramy tę daną niewiastę. A niewiasta mężczyznę. Więc to jest nasz wybór, jednak Bóg pragnie, abyśmy wybrali ich podług i według pewnych bożych zasad. Ponieważ chodzenie z sobą jest wiele głębsze niż tylko zabawa, tak jak to dzisiaj świadczy. Bo pamiętajmy, jeżeli to traktujemy jako zabawę, wtedy bawimy się własnymi uczuciami, własnym sercem, a także sercem drugiej osoby, którą narażamy na potencjalne zawiedzenie, zranienie, jeżeli nic z tego nie wyjdzie. Bo bycie z kimś, zwłaszcza w Związku Małżeńskim, jest wiele głębszą rzeczą, niż z tego sobie zdajemy sprawę. Dlatego teraz wymienię dwa punkty, w które często podświadomie wpadamy, kiedy chodzimy, albo zanim się z kimś pobierzemy. Pierwszym jest, kiedy z kimś chodzimy, a potem żenimy się, albo wychodzimy za mąż za tę osobę, wtedy szukamy kogoś, kto będzie naszym zgodnym przeciwieństwem. Wielu powie: Nie, 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 kiedy ja się ożenię, będę szukać kogoś, kto będzie taki jak ja. Wcale nie, to nieprawda, bo na Twoim świadomym poziomie możesz myśleć, że szukasz kogoś podobnego, takiego jak Ty, ale. Bóg Ciebie stworzył, abyś znalazł swoją opozycję. Spójrz na Genezis 2.18. Niedobrze jest człowiekowi być samemu. Uczynię mu osobę, która będzie do Niego pasować. Innymi słowy. Dam mu pomocnika, czyli wypełnię go kimś, kto nie jest jak on. Czyli Bóg nie stworzył drugiego klonu adamowego, ponieważ Adam nie potrzebował drugiego Adama, ale kogoś, kto by zaopatrzył go w coś, czego mu brakowało, albo co było odmienne, inne niż on. Proszę cię, złóż teraz swoje dwie ręce. Zauważ, że Bóg nie stworzył dwóch prawych rąk, ale prawą i lewą po co aby się uzupełniały dlatego tak samo nie potrzebujesz drugiego takiego samego jak ty bo ostatnią rzeczą jaką ten świat potrzebuje to drugich nas ale my zawsze potrzebujemy wypełnienia albo zaopatrzenia nas w coś lub w kogoś czego nam brakuje co jest naszą opozycją ale to rozwinę nieco później dlatego bóg stworzył Ewę aby wypełnić i skompletować Adama ale jednak, kiedy myślimy o pobraniu się z kimś, myślimy, że musimy znaleźć kogoś dokładnie takiego jak my, bo ja jestem normalny i ja chcę znaleźć drugą normalną połówkę, taką jak ja. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że tak naprawdę sam ze sobą jesteś niezgodny. Często sam ze sobą się nie zgadzasz. Dlatego powinniśmy zawsze szukać kogoś, kto by nas uzupełnił, bo zgodność nie polega na byciu takim samym. Ale w oparciu o nasze wspólne wierzenia, wartości życiowe, jakie mamy, oraz nasze charaktery, musimy dobrać sobie drugą osobę. Więc to, co czyni małżeństwo zgodnym, to nie to, że jesteśmy tacy sami, bo powinniśmy być opozycjami, ale fakt, że oboje kochamy Jezusa, że oboje zmierzamy w tym samym celu i że to charakter Chrystusa jest tym, za czym oboje podążamy, że wierzymy, że ma cudowną, pełną miłości naturę. Dlatego, jeżeli jeszcze nie wybrałeś partnerki albo nie wybrałaś partnera na życie, pamiętaj, musicie mieć takie same wierzenia, wartości, ten sam cel w życiu, chociaż to nie oznacza, że teraz Twoja przyszła żona albo Twój mąż musi koniecznie dzielić Twoją wizję i służbę. Co przez to rozumiem? Oczywiście musicie się wspierać i zachęcać, modlić jeden za drugiego. Ale jeżeli mąż na przykład jest pastorem, to nie oznacza, że żona natychmiastowo musi głosić, bo Bóg przede wszystkim powołał cię, abyś go wspierała i zachęcała i żyła z nim jako żona, opiekowała się nim fizycznie, duchowo, emocjonalnie i tak samo na odwrót. Cudownie to powiedział raz Jim Richards. On powiedział: Nigdy nie oczekiwałem, żeby moja żona Brenda głosiła ze mną nauczania, pisała ze mną wielkie książki. Modliła się o innych dla mnie i tak dalej. Nie, chciałem i uzgodniłem z nią na samym początku, aby była po prostu moją żoną, aby ona mogła się zająć domem, ja poszedłem do pracy, abyśmy żyli w harmonii, aby ona dbała o naszą relację, niezależnie co ona robi, jakie są jej talenty, albo co ja robię. I celowo to mówię, ponieważ znam wiele żon, pastorów, które czują się zobligowane, że teraz powinny być na scenie, powinny głosić w lepszy sposób i tak żyją gnębiąc się całe życie, podczas gdy Bóg może mieć dla nich coś zupełnie innego. Kiedy Jim dał wolność swojej żonie, Brandzie, ona i tak z nim jeździła na wiele spotkań, krucjat, wielokrotnie też modli się z nim o innych, usługuje im ale nie jest to z przymusu, ale z kompletnej wolności, którą ma w relacji ze swoim mężem dziemem. Kiedy jednak wybierasz mężczyznę albo kobietę na całe życie, twoim celem nigdy nie powinno być abyś zaspokoił tylko swoje fizyczne pragnienia, albo zobaczył czy ona jest dobra w łóżku czy nie, ale abyś poznał jej charakter, jej ducha. Byś zobaczył, czy możesz spędzić z nią resztę Twojego życia. To powinno być głównym celem naszego chodzenia. Bo kiedy mamy ten sam cel, charakter, wartości, wtedy jesteśmy zgodni. A jednak pamiętajmy, że wciąż możemy i powinniśmy być inni. Bo to, co powoduje prawdziwy problem, to to, że tego nie rozumiemy. Tak samo Adam, pierwszy człowiek, odrzucił Ewę. Jak tylko zgrzeszyli, jak tylko stawił czoła Bogu. On odrzucił Ewę, zwalając całą winę na nią. Powiedział, Boże, od czasu kiedy Ty mi ją dałeś, mam same problemy i zobacz co zrobił. Teraz osądził nie tylko Ewę, ale samego Boga. Za co? Za to, że nie dał mu właściwej kobiety, mimo że Ewa była stworzona doskonale. A oto kolejna podświadoma decyzja, jaką czynimy, kiedy wybieramy sobie kogoś na małżonka, albo małżonkę, która rzekomo ma mi pomóc zaleczyć moje rany. Wiecie, co większość z nas mówi? Ja też taka byłam. Mówimy: chcę znaleźć osobę, która odsunie mnie od mojej przeszłości tak daleko, jak to możliwe. A przecież jest dokładnie na odwrót. Nie zdajemy sobie sprawy, że szukamy osoby, która przyprowadzi nas z powrotem do naszej przeszłości, abyśmy byli z niej uzdrowieni. Harvo Hendricks ze swoją żoną napisali książkę pod tytułem Zdobywając miłość, którą pragniesz. Był on profesorem, pomocnikiem, doradcą, terapeutą w sprawach rodziny i relacji. Pracował w uniwersytecie przez wiele, wiele lat i podczas upływu tych wszystkich lat rozwiódł się z żoną, a potem. Ponownie się z nią ożenił. Jego żona po jakimś czasie spytała go: Przecież jesteś ekspertem od uzdrawiania relacji, rozwiązujesz konflikty, dlaczego żeśmy się rozwiedli? I to spowodowało i sprowokowało ich obydwu, aby naprawdę dokłębnie dowiedzieć się, jaka była prawdziwa przyczyna. Tak bardzo chcieli na to odpowiedzieć: czemu małżeństwa się kłócą? Łatwe pytanie? Z reguły wydaje się bardzo łatwo na to odpowiedzieć, prawda? A jak ty myślisz, czemu pary tak naprawdę się kłócą? Czemu cały czas dochodzi do konfliktów pomiędzy nami a naszymi małżonkami? Po ośmiu latach poszukiwania, badania, czytania, studiowania, robienia przeglądów, ankiet i tak doszli oni do takiej konkluzji. Wszyscy byliśmy zranieni w naszej przeszłości, przez co podświadomie szukamy małżonka lub małżonki, która wydaje się, że ma największą szansę albo potencjał nas uzdrowić. Jeżeli taki doktor, ekspert od relacji, rozwiódł się z żoną tak naprawdę nie wiedząc dlaczego, a potem ożenił się z nią z powrotem, dzięki Bogu, jednak wciąż tak długo nie umiał odpowiedzieć na to podstawowe pytanie, czemu cały czas się kłóciliśmy. I tu jest sedno. Oni wierzą, że większość, jak nie wszystkie nasze kłótnie wynikają z faktu, że nie jesteśmy świadomi dynamiki, która wydarza się poprzez wzajemne uzdrawianie się, co w rezultacie powoduje nasze kłótnie, ponieważ nie jesteśmy tego świadomi i nie rozumiemy, co się tak naprawdę dzieje. Bo wielokrotnie, kiedy małżeństwa się pobierają po jakimś czasie, zaczynają się bardzo kłócić, ponieważ dotykają swoich ran, co jest absolutnym potwierdzeniem doktora Hendricks, bo większość z nas pobiera się właśnie z tego powodu. Potem kłócimy się, nie rozumiemy tego, ranimy, ranimy, ranimy się nawzajem, aż zaczynamy uzdrawiać się nawzajem. Ale w jaki sposób mamy dojść do tego momentu uzdrowienia? Po pierwsze, oboje musimy się przyznać do faktu, że jesteśmy poranieni. Najgorsze jest, kiedy wkładamy maskę macho albo szczęśliwej osoby, udając, że nigdy nic nam się nie stało. Bo takie osoby zazwyczaj odrzucają tę zranioną osobę, zgrywając się pod płaszczykiem zimnej postawy, podczas gdy druga osoba albo może mieć bardzo niskie poczucie wartości i być zdewastowana przez nasze zachowanie. I kiedy taka osoba przychodzi do partnera, wyznaje, że jest bardzo poraniona, albo że ta relacja ją niszczy, wtedy najgorszą rzeczą by było, gdyby jej mąż powiedział: No, nareszcie rozumiesz, że to ty jesteś całym problemem. I modlę się, że jeżeli jesteś osobą, która zatwardziła swoje serce przez różne rany i sytuacje, czy to przez uprzedzenia, albo niezliczone kłótnie z swoim mężem, albo żoną, jeżeli jesteś osobą, która jest w pozycji odrzucenia swojego męża, albo żony, dziękuję ci, że mnie słuchasz. Proszę zostań, dosłuchaj do końca, bo mam jeszcze wiele do podzielenia się z Tobą. Ale jeżeli jesteś osobą, która jest po drugiej stronie, tak samo zachęcam Cię, ponieważ potrzebujesz uzdrowienia Twojego serca w takim samym stopniu jak Twój małżonek lub małżonka, którą w tej chwili postrzegasz jako oschłą i zimną, bo to jest wskaźnikiem tylko i wyłącznie tego, że oni są tak samo poranieni. I nie wolno nam ich osądzać, ale przebaczyć i kochać. Pozwól, że zachęcę cię do tego, zostań ze mną, bo mimo, że wydaje ci się to w tej chwili niemożliwe, jednak jest szansa. Jest szansa, że możesz spojrzeć z ich strony i dojrzeć rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Nie widziałaś. Często jest tak, że kochamy naszego męża albo żonę rodzajem miłości eros, czyli seksualnym, ale nie zawsze tak jest. Często kochamy ich miłością fileo, czyli tym rodzajem przyjacielskim, ponieważ mamy z nim wspaniały czas i po prostu chcemy spędzić z nimi resztę naszego życia. Ale przecież też nie zawsze tak jest. I często to, co nam pozostaje, to kochać naszych małżonków miłością agape, czyli tą bezwzględną, jedyną, niezależnie. Co dzieje się w łóżku, co dzieje się na płaszczyźnie waszej przyjaźni? Bo nasi małżonkowie nie zawsze są przesłodcy i tacy, jakimi chcielibyśmy ich widzieć, bo nie mówię tutaj abyśmy stali się ich wycieraczkami, osobami, które pozwolą im zawsze wyrzucić na nas wszystkie śmiecie. Przelać całe nerwy, agresję, obelgi, bo w takim momencie wręcz nie wolno tobie samej albo tobie samemu znieważać się do tego stopnia, abyś pozwalał na takie zachowanie oraz traktowanie cię w taki sposób, bo jesteś godzien, bo masz godność swoją jako człowieka, daną od Boga, oraz godność Chrystusa, która jest w tobie. Jednak mówię o miłości Agape, czyli takiej, w której. Mimo to, jak zachowuje się twój mąż lub żona, wciąż okazujesz im miłość, szacunek, pamiętając, że oni potrzebują cię Twojej pomocy, szacunku, zrozumienia, bo Twoje miłosne ustosunkowanie się, pełne pokory, zawsze, obiecuje, zawsze uleczy, prędzej czy później uśmierzy ich ból, agresję, nerwy, zestresowanie, cokolwiek to jest. Pastor Jimmy Evans raz o tym mówił, że pokora i łagodność jego żony. Po wielu latach, kiedy ją w małżeństwie gnębił, znieważał, wreszcie spowodowała, że złamał się i upokorzył. Zaczął płakać i przepraszać ją. Bo nareszcie przez jej miłosne odnoszenie się względem niego był w stanie przejrzeć, jak źle ją traktował. Dlatego musimy przestać osądzać i krytykować się nawzajem. Jeżeli chcemy uzdrowić się nawzajem, musimy przestać się atakować. I tak właśnie Kieran, żona Jimmy Evans, Uczyniła, powiedziała, Boże, nie chodzi mi o to, żebyś Jego zmienił, ale uzdrów mnie. Proszę, uzdrów, zmień mnie. Czyli odwróciła całą uwagę względem siebie i zmiany ustosunkowania swojego serca w jej małżeństwie. To, nad czym cały czas pracuję w moim małżeństwie, to aby pozwolić mojemu mężowi nazwać po imieniu, a nawet ponarzekać o rzeczach, które go we mnie trapią, bez atakowania go. Bez mojej ordynarnej albo agresywnej odpowiedzi lub natychmiastowej riposty. Przywdziejmy więc taką opozycję, nie będę Cię oceniać ani atakować, jeżeli coś mi powiesz. Bo jeżeli jest coś niewłaściwego, co czujesz, chcę, abyś mi to powiedział i wiem, że powiesz mi to najszczerzej tylko, jeżeli stworzę Tobie bezpieczną atmosferę, w której nie będziesz bał się mi o tym powiedzieć. Moje kochane niewiasty, czy zauważyłyście, że w Genezis, w drugim rozdziale, Bóg dał nam imię po Duchu Świętym? On nas nazwał pomocnicą. A co Jezus powiedział w XIV rozdziale Jana? Pozostawię wam pocieszyciela, pomocnika, Ducha Świętego. Co za zaszczyt być przyrównanym i odzwierciedlać Ducha Świętego. Dlatego wierzę to, co Jimmy Evans powiedział, że niewiasty były uczynione, aby działać i funkcjonować w podobieństwie Ducha Świętego. Bo jak możesz uzdrowić swojego męża? Po pierwsze, pomóż mu odnaleźć jego emocje. Pamiętając, że większość mężczyzn nie wyjawia zazwyczaj swoich odczuć, uczuć i emocji tak szybko jak kobiety. Pomocnym kluczem jest, jeżeli pozwolimy im przejść przez ich przeszłość, kiedy Twój mąż zachowuje się w jakiś sposób, a Ty znając jego przeszłość i przeżycia, rozumiesz, dlaczego w ten sposób się zachowuje, dlaczego tak reaguje, czemu tak się czuje i nie odbierasz tego osobiście. Bo pozwól, że Cię zachęcę. Jedynie pokora, delikatność, szacunek i miłość może uzdrowić Twojego męża. Kiedy stajesz się bezpiecznym miejscem dla Twojego męża, przed którym może się otworzyć, kiedy zawsze w niego wierzysz i zawsze go respektujesz, otworzysz jego serce i uzdrowisz, jak żadna inna osoba na świecie. Bo okazanie szacunku mężczyźnie jest jak tlen dla Twoich płuc. Powiem w ten sposób: największe rany u mężczyzny są spowodowane brakiem okazania szacunku. Więc, jeżeli pragniesz uzdrowić i otworzyć serce Twojego małżonka, szanuj go, dodawaj mu wartości, traktuj go jakby był Twoim najlepszym przyjacielem, Twoim autorytetem. Niech każde Jego słowo będzie dla Ciebie ważne. Teraz, mężczyźni, w jaki sposób możesz uzdrowić swoją żonę? ta dziedzina, która jest słaba w twojej żonie, w której ona wyraźnie czuje brak, dodaj jej odwagi, zapewnij ją, że jesteś, że jej nie opuścisz, że ją kochasz, że jesteś jej bezpieczeństwem. Kolosan 3:23 Cokolwiek robisz, względem niej albo kogokolwiek, rób to jak dla Pana, wiedząc, że on da tobie zapłatę. On jest twoim wynagrodzeniem. Nie rób tego aby uzyskać jakąkolwiek korzyść, ponieważ oczywiście to, co siejesz, to zbierasz, ale daj jej bezgraniczną, bezwarunkową miłość. Wiele kobiet jest zakompleksionych, myśli o sobie zbyt nisko. Daj jej odwagę. Zachęć ją. Wiem, że ciężko jest mężczyźnie mówić komplementy. Powiedz jej, że ją kochasz. Powiedz, że jest piękna. Pielęgnuj ją, dowiedz się, jaki jest jej język miłości. Operuj w jej języku miłości. Czy to w postaci małego prezentu, kwiatuszka, spaceru, okazania jej szacunku przed waszymi dziećmi. Nie poniżaj jej, bo zazwyczaj największe rany u kobiety tworzą się, kiedy czują się, że nie są warte Twojego zabiegania. To powoduje, że nie czują się bezpieczne w Twojej obecności, robią się zazdrosne, a nawet zawistne, bo kiedy niewiasta jest agresywna albo w jakikolwiek sposób nerwowa, wybuchowa, to to oznacza, że za wszelką cenę sama próbuje się bronić. To są jej mury obronne. Jednak kiedy ty będziesz ją cenił, stworzysz jej upragnioną atmosferę bezpieczeństwa, w którym będzie w stanie kwitnąć, zaleczyć swoje rany i żyć. W prawdziwym spokoju, co oznacza, że także tobie da spokój. Obiecuję, że nie będziecie więcej prześladować ani narzekać, bo każde narzekanie naszych małżonków pochodzi z jakiegoś braku, jakiejś luki. Kochani, czy wiecie, że byliśmy stworzeni jeden dla drugiego, abyśmy byli w stanie się uzdrowić? Jeśli wciąż będziemy się odrzucać i atakować jeden drugiego, wtedy będziemy żyć tym samym okresem, tą samą szarzyzną do końca naszych dni. Nigdy nie obudzisz się do nowego dnia w swoim małżeństwie, dopóki nie zrozumiesz, że ożeniłeś się ze swoją opozycją. Więc ciesz się tym, i że wyszłaś za mąż, ożeniłeś się z kimś. Kto mógłby cię uzdrowić, więc pozwól mu, pozwól jej, bo w taki sposób Bóg nas stworzył. To są te podświadome decyzje, które czynimy, kiedy zaczynamy z kimś chodzić. Bo kiedy one zbliżą się do naszego poziomu świadomego, w którym podejmiemy decyzję, aby zaakceptować się nawzajem, pielęgnować jeden drugiego, uzdrawiać się nawzajem, dopiero wtedy nasze małżeństwo staje się tym, co Bóg dla nas zaplanował wzajemnym uzdrowieniem się. Gorąco zapraszam do kolejnej serii, która się wkrótce ukaże.